po raz trzeci w Pelplinie odbyła się przyznanie, czyli warsztaty dla duszy. Się bardzo cieszę, że ksiądz biskup 3 lata temu pozwolił mi koordynować to wielkie wydarzenie, to spotkanie młodzieży, które tak naprawdę tutaj w Pelplinie tworzy nową tradycję, tworzy nową jakość i pokazuje, że Pelplin to nie tylko tradycja cystersów, ale to nowa tradycja miejsca, które jednoczy młodych Pomorzan. W tym roku zgromadziło się nas bardzo dużo i z roku na rok jest nas coraz więcej, zwłaszcza na tańcu uwielbienia. No mamy około 180 osób, więc to naprawdę jest imponująca liczba. Organizacyjnie wszystko naprawdę pięknie przygotowane. Chciałem bardzo podziękować organizatorom przystani, szczególnie księdzu Zbyszkowi Giełdanowi za tą piękną uroczystość, za to piękne spotkanie, za to modlitewne trwanie w Pelplinie. To jest trochę też preludium, takie przygotowanie, bo Państwo pewnie wiecie, że przygotowujemy się do spotkania młodych, że będziemy towarzyszyli Ojcu Świętemu w wizycie w Polsce, ale też będziemy właśnie po jego śladach robili podobne czuwanie modlitewne i spotkanie młodych w naszej diecezji. Więc Pelplin jest gotowy. Pelplin jest przygotowany. Pelplin trwa w modlitwie i oczekiwaniu na Was i na ślady i świadectwa. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zachęcam do przybycia do Pelplina, bo warto. Warto z rodzinami, warto z młodzieżą być z takim innym, świeżym spojrzeniem na to, czym jest wiara, czym jest nauka Jezusa Chrystusa i gdzie jesteśmy. W zasadzie przystań zawsze kojarzy się z jakimś postojem, zatrzymaniem, więc ludzie, którzy tu przychodzą, z jednej strony chcą się w jakiś sposób zatrzymać we współczesnym świecie, na czymś ważnym, na czymś może bardziej istotnym, a z drugiej strony to sklejanie tych różnych osób, tych różnych życiorysów poprzez przeróżne warsztaty. Każdy przecież może się zapisać tam, gdzie chce, tam, gdzie uważa, gdzie się najbardziej czuje, a czasem nawet może spróbować swoich sił, bo też tutaj nie o to chodzi, żebyśmy byli perfekcyjni. A takie zlepianie różnych życiorysów, różnych osób, myślę, że jest niesamowitą przygodą tutaj na przystani, w tym miejscu zatrzymania, które sprawia w zasadzie, że my, każdy inny, każdy różny, z różnymi talentami, charyzmatami, tworzymy jakąś całość, jakąś jedność poprzez śpiewanie, poprzez taniec, poprzez różne inne formy aktywności, jakie mamy podczas tych warsztatów. Przyjeżdża młody człowiek, żeby zakończyć rok szkolny, rozpocząć wakacje. Wakacje z Panem Bogiem, takie było nasze główne założenie gdzieś kiedyś przy pierwszych jakichś ustaleniach. I myślę, że to się pięknie realizuje i pięknie się wpisuje też w kalendarz imprez diecezjalnych. Najważniejsze jest to, że młody człowiek chce, a my mamy umożliwić, udostępnić taką możliwość i tak naprawdę współtworzyć to. To oni już tak naprawdę sami wiele rzeczy kreują. W tym roku, na trzeciej edycji Przystani dla Duszy, jestem prowadzącą warsztaty muzyczne, jestem dyrygentką całego chóru i zespołu. W tym roku mamy 60 osób i naszym celem, zadaniem jest, aby dzisiaj ubogacić mszę, która będzie prowadzona przez naszego biskupa pelplińskiego, aby ją ubogacić muzycznie.
Mamy proste zadanie. 6 pieśni, mamy je opracować muzycznie, mamy je po prostu pięknie zaśpiewać, mamy pomodlić się tą muzyką. Co my tak warsztatach robimy? No ewangelizacja, czyli chcemy się dzielić tym, co Pan Bóg w naszym życiu zrobił. Troszkę zaglądamy w takie różne teorie miłości, czyli do Pana takiego doktora Czapana, ale przede wszystkim zaglądamy do swoich serc, żeby zobaczyć, co tak naprawdę zawdzięczamy Panu Bogu, co jest dla nas ważne w relacji z Panem Bogiem, bo chcemy jakoś umocnić nasz przekaz świadectwa, dlatego że wielu z nas żyje Panem Bogiem. A nie wszyscy umieją to powiedzieć o tym życiu z Panem Bogiem drugiemu. I w tym roku właściwie na tym się koncentrujemy, na tym, jak przekazać swoją wiarę. W tym roku, adekwatnie do hasła, które przewodzi naszej przystani, a brzmi kochać soczyście, podczas warsztatu rękodzielniczego przygotowaliśmy dla wszystkich uczestników przystani po soczystym jabłuszku, które zostanie rozdane z wielką miłością podczas spotkania już na placu, na koncercie uwielbienia po mszy świętej. Ten komitet cały organizacyjny, to Centrum Diecezjalne SDM funkcjonuje tutaj w diecezji od ponad roku. Byliśmy już na przystani rok wcześniej. W tym roku też wolontariusze pracują nad przygotowaniem do przyjęcia pielgrzymów podczas warsztatów. Bardzo się cieszę, że Pan Bóg stawia na naszej drodze tylu wspaniałych ludzi, którzy razem tworzą to wielkie dzieło, że dzięki nim właśnie możemy młodzieży pokazywać, jak Pan Bóg jest wielki, a tegoroczne hasło, czyli kochać soczyście, jeszcze bardziej nas inspiruje do tego, żeby całe swoje życie zawierzyć Panu Bogu i to róbmy każdego dnia. I pamiętajmy, że życie jest zbyt krótkie, żeby przeżyć je byle jak. Dlatego żyjmy jak najlepiej.